Zastanawialiście się kiedyś nad tym, kim właściwie był enigmatyczny wąż z ogrodu Eden? Halo? To był sam szatan we własnej osobie. Halo? Nikim, to całkowicie zmyślona historia. Halo? Naturalnie był to jeden z Anunnaki. Jak zatem widzimy, opinie są podzielone. Pogrzebałem trochę w tym temacie, jak się okazuje, istnieją jeszcze trzy inne potencjalne identyfikacje. Na początku, jak zwykle, zacznijmy od tekstu źródłowego, czyli od biblijnej Księgi Rodzaju. Jak wiemy z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, Adam i Ewa przebywali w specjalnie wydzielonym ogrodzie Eden, znajdującym się w Mezopotamii lub jej okolicach. Jahwe zasadził w nim dwa specjalne drzewa, określone jako drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Jahwe powiedział do Adama następujące słowa. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Drugi rozdział Księgi Rodzaju kończy stwierdzenie, że choć Adam i Ewa byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Następnie w trzecim rozdziale poznajemy historię upadku ludzkości, gdy na scenie pojawia się enigmatyczny wąż. Zerknijmy zatem na biblijną narrację. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. I tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Ktoś lub coś, co przemawia do Ewy, zostaje tutaj określony jako wąż. Oryginalny hebrajski termin to nachasz. Jak widzimy, rzeczony nachasz jest zdolny mówić, a co więcej, według narracji Ewa nie wydaje się tym faktem zdziwiona. Co istotne, Księga Rodzaju w żaden sposób nie identyfikuje tego węża z szatanem. Na razie czytajmy jednak dalej. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przypaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Adam i Ewa kosztują zatem owoc zakazanego drzewa poznania dobra i zła. Jak wiemy, choć w kulturze popularnej istnieje mit, że zjedzonym owocem było jabłko, w rzeczywistości Biblia nie identyfikuje tego owocu. Następnie widzimy, że Adam i Ewa słyszeli kroki Jahwe, który przechadza się po ogrodzie Eden, co po raz kolejny pokazuje nam, że Jahwe posiadał fizyczne ciało. Czytajmy dalej. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i prok będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Zwróćmy uwagę, że rozgniewany Jahwe mówi do węża, że od teraz będzie przeklęty i będzie się czołgał na brzuchu. W tym momencie moglibyśmy zapytać, jeśli był to zwyczajny wąż, to czy czasem już wtedy nie powinien czołgać się na brzuchu? Następnie Jahwe mówi do Ewy, że w bólach będzie rodzić dzieci, zaś do Adama, że ten z trudem będzie zdobywał pożywienie, póki nie wróci do ziemi, z której został wzięty, bo z prochu jest i w proch się wróci. Na zakończenie tej historii czytamy. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skóry i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło, niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskające ostrze miecze, aby strzec drogi do drzewa życia.
Jahwe mówi zatem, że oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Jahwe nie chciał, aby Adam i Ewa zerwali tak żałować z drzewa życia, przez to żyliby na wieki. Oboje zostają wygnani z ogrodu Eden, a przed ogrodem Jahwe ustawił cherubów i połyskujące ostrze miecza. Kiedyś cytowałem biblistów wskazujących, że wygnanie Adama i Ewy było działaniem prewencyjnym, mającym na celu uniemożliwienie im życia na wieki. Zasadniczo to jest cała biblijna historia na temat enigmatycznego węża z ogrodu Eden. Krótko mówiąc, wąż, Nachasz, skusił Ewę, aby zjadła owoc z drzewa poznania dobra i zła, zapewniając, że Jahwe ich oszukał i z pewnością nie umrą, a otworzą im się oczy i poznają dobro i zło. W tym momencie wypada zatem zadać dwa pytania. Czy Jahwe rzeczywiście oszukał Adama i Ewę? Kto właściwie chciał dla nich lepiej, Jahwe czy też wąż? James Charles Ward, profesor Nowego Testamentu i badacz studiów biblijnych w książce Dobry i zły wąż, wskazuje, że na starożytnym Bliskim Wschodzie wąż był postrzegany głównie pozytywnie. Jego zdaniem wąż z ogrodu Eden nie kusił Ewę, a raczej zadał jej pytanie. Poza tym, w przeciwieństwie do Jahwe, powiedział ludziom prawdę. Jednak John Day, profesor studiów Starego Testamentu, zwraca uwagę, że trudno zaakceptować fakt, że w pytaniu węża do Ewy nie ma elementu pokusy. Dan twierdzi także, że wąż nie mówi całej prawdy. Ponieważ choć oczy Adama i Ewy po zjedzeniu zakazanego owocu rzeczywiście zostają otwarte, tak jak przepowiedział wąż. Wąż nie poinformował ich jednak, że za nieposłuszeństwo zostaną wypędzeni z ogrodu Eden, tracąc dostęp do drzewa życia i zapewniając ostateczną śmierć, nawet jeśli nie umrą natychmiast. Wyrażenie w języku hebrajskim tov vara dosłownie tłumaczy się jako dobro i zło. Istnieje jednak mnóstwo współczesnych interpretacji naukowych dotyczących terminu hadaat tov vara, poznanie dobra i zła, takich jak mądrość, wszechwiedza, wiedza o stosunkach płciowych, dyskryminacja moralna, dojrzałość. Po tym jak Ewa zjadła owoc, czytamy, że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Jak pamiętamy z dawnych filmów, wszystkie porządkowe biblijne historie, stworzenie świata, stworzenie człowieka, przedpotło i duch wieczni władcy, potop czy wieża Babel, to historie, które są nadzwyczaj podobne do takich samych historii, które zostały spisane ponad 1000 lat wcześniej przez mieszkańców Mezopotamii. Historia z ogrodu Eden jest jednak wyjątkiem. W mezopotamskich źródłach nie odnaleziono bowiem bliźniaczej historii o mężczyźnie i kobiecie w ogrodzie bogów oraz o zjedzeniu zakazanego owocu po skuszeniu przez węża. Tak jak kiedyś wspominałem, w mezopotamskich tekstach znajdujemy jednak podobne motywy. Ogród bogów, historia o pierwszym człowieku Adapie, a w Eposie o Gilgameszu historię o tym, jak wąż kradnie Gilgameszowi roślinę, dzięki której byłby nieśmiertelny. Być może zatem autor biblijnej Księgi Rodzaju zaczerpnął tego rodzaju historie i skompilował je w jedną odrębną relację. Tę Adam i Ewie w ogrodzie Eden. Oczywiście nie muszę wam także przypominać o tym, że nie ma archeologicznych dowodów na to, że Adam i Ewa w ogóle istnieli. Ani też o tym, że węże nie są w stanie mówić. Zdaniem uczonych ta historia to jedynie alegoria, symbolika, historia, która nigdy się nie wydarzyła. Została wymyślona w celu wyjaśnienia pochodzenia ludzkości i przeciwności losu. Warto jednak zwrócić uwagę, że biblijna narracja w żadnym miejscu nie wspomina o tym, że jest to wymyślona historia. Narracja jest dokładnie taka sama jak w każdej innej biblijnej historii, tak jakby autor uważał, że opisuje prawdziwe wydarzenia. Czy zatem biblijny wąż z ogrodu Eden jest wymyśloną postacią odpowiedzialną za doprowadzenie do upadku pierwszych ludzi? Zastanówmy się jednak głębiej nad tożsamością tego tajemniczego węża. Choć większość ludzi automatycznie kojarzy węża z szatanem, jak widzieliśmy, Księga Rodzaju w żaden sposób nie identyfikuje tego węża z szatanem. To zresztą kwestia, na którą uwagę zwracają bibliści. Nic nie sugeruje tutaj związku węża z szatanem. Jak wiemy, szatan, ha-satan, pojawia się na kartach Biblii znacznie później. Między innymi w Księdze Hioba, gdzie zostaje opisany jako postać posiadająca dobre relacje z Jahwe. Ktoś, kto przychodzi wraz z synami Elohim na boskie zgromadzenie. Szatan to oskarżyciel oszczerca, który pojawia się, aby testować lojalność zwolenników Jahwe. Choć takie działanie pasowałoby do zachowania węża z ogrodu Eden, Księga Rodzaju opisuje, że Ewę kusił Nachasz, a nie szatan. Wąż z ogrodu Eden rzeczywiście został skojarzony z szatanem, jednak wydarzyło się to znacznie później, kilkaset lat po spisaniu Księgi Rodzaju. Jedno z takich skojarzeń znajdujemy na przykład w Apokalipsie według świętego Jana, spisanej pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Czytamy tam o boskiej wojnie. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan.
Zwodzący całą zamieszkałą ziemię został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. W tych dwóch fragmentach Apokalipsy według świętego Jana mamy jasną identyfikację starodawnego węża z szatanem. Problem polega na tym, że ta sama Apokalipsa opisuje rzeczony starodawny wąż zwany smokiem. Ma 7 głów i 10 rogów. Jak czytamy? Chrześcijanie tradycyjnie interpretowali bezimiennego węża w ogrodzie Eden jako szatana, ze względu na ten fragment Apokalipsy, który nazywa szatana tym starodawnym wężem. Jednakże werset ten prawdopodobnie ma na celu tożsamienie szatana z Lewiatanem, potwornym wężem morskim, którego zniszczenie przez Jahwe jest przepowiedziane w Księdze Izajasza. Pierwszą odnotowaną osobą, która utożsamiała szatana z wężem z ogrodu Eden, był chrześcijański apologeta Justyn Męczennik z II wieku naszej ery. Inni ojcowie wczesnego kościoła, którzy wspominają o tej identyfikacji, to Teofil i Tertulian. Jak z kolei wskazuje Jordan Smith, profesor studiów religijnych. Związek z wężem Edenu, który kusi zakazaną wiedzą, pozornie staje się oczywisty z perspektywy czasu. Musimy jednak zauważyć, że w Księdze Rodzaju wąż nigdy nie jest nazywany szatanem, a jedynie wężem Hanahasz. Jeśli chodzi o Księgę Rodzaju, jest to po prostu mówiący wąż. W żadnym momencie narracja nie opisuje węża jako szatan. Ale łatwo jest zobaczyć, jak ludzie połączyli te dwie koncepcje w późniejszym okresie helenistycznym. Silny wpływ apokaliptyczny na wiele wczesnych społeczności chrześcijańskich był jednym z głównych czynników, który przyczynił się do utożsamienia węża z ogrodzie Eden z szatanem i tego, jak interpretacja ta tak mocno zakorzeniła się w powszechnej wyobraźni. Jak się jednak okazuje, istnieje inny biblijny tekst, który łączy węża z ogrodu Eden z szatanem. Chodzi mianowicie o tak zwaną Księgę Mądrości spisaną w I wieku przed naszą erą, która jest zaliczana do ksiąg Starego Testamentu w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii, ale nie jest zaliczana przez wyznawców judaizmu i kościołów protestanckich. W Księdze Mądrości znajduje się następujący fragment. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Ten fragment sugeruje, że to za sprawą diabła, czyli szatana, śmierć weszła na świat, co ma być nawiązaniem do historii z Ogrodu Eden. Tekst nie twierdzi jednak, że wąż był szatanem, a raczej, że przez jego działanie pojawiła się śmierć. Kolejny tekst, który łączy węża z szatanem, to apokryficzny tekst znany jako Apokalipsa Mojżesza lub Życie Adama i Ewy, pochodzący z I wieku naszej ery. Czytamy tam, że szatan współpracował z wężem. Ewa opowiada swoim synom i córkom historię upadku ze swojego punktu widzenia. W ogrodzie zostaje oddzielona od Adama. Ewa pozostaje z samicami, Adam z samcami. Diabeł namawia samca węża, aby zbuntował się przeciwko Adamowi i jego żonie. W godzinie, gdy aniołowie udają się, aby oddać pokłon Panu, szatan maskuje się za anioła i przemawia do Ewy ustami węża. Wąż uwodzi Ewę, która przysięga, że dał owoc do zjedzenia także Adamowi. Innymi słowy, według tego apokryficznego tekstu, szatan działa za pomocą węża. Wąż nie był zatem szatanem, a raczej został przez niego wykorzystany. Miejmy jednak na uwadze, że te trzy teksty, Apokalipsa według świętego Jana, Księga Mądrości i Życia Adama i Ewy, powstały kilkaset lat po spisaniu Księgi Rodzaju. Jak zatem widzimy, pierwotnie Biblia nie wspomina o żadnym połączeniu węża z szatanem, jednak tak właśnie robią później spisane teksty. Te teksty mogą retroaktywnie starać się połączyć szatana z omawianym wężem. Wąż może być zatem kompletnie odrębną postacią od szatana, samym szatanem lub też stworzeniem wykorzystywanym przez szatana do swoich działań. Jeśli jednak wąż nie byłby związany z szatanem, to kim inny mógłby właściwie być? Zerknijmy zatem na inne proponowane skojarzenia. Zacznijmy od apokryficznej Księgi Henocha, spisanej pomiędzy 300 a 200 rokiem przed naszą erą. Ta księga opisuje historię synów Elohim, znanych też jako upadli aniołowie czy obserwatorzy, którzy stąpili na ziemię, aby nauczać ludzkość i brać ludzkie kobiety za żony. W Księdze Henocha odnajdujemy następujący fragment, w którym wymieniane są imiona wodzów upadłych aniołów. Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci, tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.
Gadrael, jeden z opadłych aniołów, zwiódł zatem Ewę. Czy ten fragment łączy go zatem lub identyfikuje z wężem z ogrodu Eden? Fragment jest bardzo krótki i trudno szybko przejść tutaj do jednoznacznej konkluzji. W Księdze Henocha czytam jednak, że Gadrael, jeden z opadłych aniołów, uczył ludzi śmiertelnej walki i zwiódł Ewę. Całkowicie odmienną interpretację wydarzeń z Ogrodu Eden zaproponowali z kolei wyznawcy gnostycyzmu. Jak pamiętamy, gnostycyzm przedstawia rozróżnienie pomiędzy najwyższym, nierozpoznawalnym, prawdziwym Bogiem, a złym demiurgiem, twórcą materialnego wszechświata, znanym jako Yaldabaoth, który jest niesłusznie czczony jako Bóg. Yaldabaoth i archonci mieli trzymać ludzkość w niewiedzy. Celem życia było zrozumienie tej historii, wyzwolenie się z władzy demiurga i połączenie z prawdziwym Bogiem. Religia gnostycka otrzymywała, że drzewo poznania dobra i zła jest całkowicie pozytywne, a nawet święte. Według tej opowieści to archonci powiedzieli Adamowi i Ewie, aby nie jedli jego owoców, po czym okłamali ich, twierdząc, że umrą po skosztowaniu. W dalszej części historii eony wysyłają nauczyciela z Pleromy, aby ocalić ludzkość i odkryć gnozę. Zbawiciel czyni to, mówiąc Adamowi i Ewie, że zjedzenie owocu jest drogą do zbawienia. W gnostycyzmie chwalono biblijnego węża z ogrodu Eden i dziękowano mu za przyniesienie wiedzy, gnozy Adamowi i Ewie i w ten sposób uwolnienie ich spod kontroli złowrogiego demiurga. W gnostyckim tekście o pochodzeniu świata do Edenu przychodzi mądry nauczyciel i poinstruował Ewę, aby zjadła owoc drzewa, co uczyniła wraz z Adamem. Ich umysły się otworzyły i zobaczyli swoją nagość i poznali prawdę o demiurgu i archontach. Z kolei w gnostyckim tekście Hipostaza archontów czytamy, że duch, pneuma, wchodzi w węża i mówi Adamowi i Ewie, aby jedli z drzewa poznania dobra i zła. Upiera się, że pomimo ostrzeżeń archontów nie umrą. Z kolei gnostyckie teksty Apokryf Jana i Świadectwo Prawdy identyfikują węża z ogrodu Eden z samym Jezusem. Według narracji w Apokryfie Jana drzewo poznania dobra i zła faktycznie reprezentuje przenikanie pozytywnych sił wyższego świata i Epinoi do królestwa Yaldabaotha. Jezus wyjawia Janowi, że to on spowodował, że Adam spożył owoc z drzewa poznania dobra i zła. Tekst Świadectwo Prawdy krytykuje z kolei tzw. Boga przedstawionego w Księdze Rodzaju, nazywając go złośliwym i zazdrosnym Adama, który zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła. Autor interpretuje węża, który pouczył Adama i Ewę w ogrodzie Eden, jako samego Jezusa, który objawił prawdę o złym demiurgu. Problem z gnostyckimi tekstami jest naturalnie taki, że powstała ona jeszcze później niż Księga Henocha, Księga Mądrości, Życia Adama i Ewy czy Apokalipsa według świętego Jana. Niewątpliwie jednak jest to interesująca interpretacja wydarzeń z Ogrodu Eden. Co ciekawe, w średniowieczu w judaizmie zaczęła się pojawiać także inna identyfikacja węża z Ogrodu Eden. Tym razem chodziło o postać znaną jako Lilith. Jak pamiętamy, według legend żydowskich Lilith miała być pierwszą żoną, partnerką Adama. Jeden średniowieczny, kabalistyczny tekst identyfikuje Lilith z wężem z Ogrodu Eden. Nawet w sztuce pojawiały się przedstawienia węża w żeńskiej postaci. Lilith uważana w późniejszym czasie za demoniczną postać, miałaby być odpowiedzialna za upadek pierwszych ludzi. W wielu żydowskich legendach Lilith jest określona jako żona Samaela, jednego z archaniołów, anioła śmierci, który zazwyczaj jest utożsamiany z szatanem. Według różnych historii Samael i Lilith mieli demoniczne dzieci. Samael także był wskazywany jako postać odpowiedzialna za upadek Adama i Ewy. Wąż nie miał być jednak formą Samaela, ale bestią, na której jeździł jak na wielbłądzie. Problem z tymi interpretacjami jest podobny jak z wcześniejszymi. Powstały one znacznie później po spisaniu Księgi Rodzaju. Na koniec powróćmy zatem do mezopotamskich korzeni. Choć w historiach z Mezopotamii odnajdujemy podobne motywy, tak też nie odnajdujemy tam samych historii Adama i Ewy. Jedna z interpretacji wydarzeń z Ogrodu Eden zakłada jednak, że biblijny autor skompilował tutaj historię mezopotamskich wierzeń oraz dwóch różnych boskich stronnictw. Jak pamiętamy, wiodącymi bogami z Mezopotamii, zwłaszcza u Sumerów, byli bogowie Enki oraz Enlil. Przywódca bogów, Anu, był wycofany i z rzadka ingerował w wydarzenia na ziemi.
Mezopotamii przechowało się wiele bogatych źródeł na temat procesu stworzenia człowieka, w którym zwykle udział brali Enki oraz bogini Ninhursa, ale także inni bogowie. Jedna z interpretacji zakłada zatem, że biblijna historia z Ogrodu Eden opisuje konflikt dwóch sił, czyli Enlila i Enkiego, w kwestii tego, co należy zrobić z nowo stworzonym człowiekiem, jaka ma być jego przyszłość. Enlil, symbolizowany w tej historii jako Jahwe, miałby być podejrzliwie nastawiony do ludzkości, chcąc trzymać ją w ryzach, z dala od poznania wiedzy oraz dobra i zła. Enki, symbolizowany w tej historii jako wąż, chciał, aby nowo stworzone istoty były znacznie bardziej rozwinięte i chciał przekazać im zakazaną wiedzę, aby Adam i Ewa stali się niczym bogowie. Biblijny autor, spisujący tę historię pod dyktando monoteizmu, zdegradował Enki Boga do rangi zwykłego węża, który przeciwstawia się jedynemu istniejącemu bogowi Jahwe. W rzeczywistości ta cała historia byłaby mglistym śladem dawnego sporu pomiędzy bogami Anunnaki, bogami, którzy posiadali odmienne plany wobec nowo stworzonych ludzkich istot. W tej historii wąż Enki byłby bardziej przyjaźnie nastawiony do ludzi. W teorii brzmi to dobrze, jednak jak zwykle istnieje szereg związanych z tym problemów. Przede wszystkim w Mezopotamii nie istnieje historia, w której Enlil trzyma pierwszych ludzi w ogrodzie Eden, po czym Enki przekazuje im jakiegoś rodzaju zakazaną wiedzę. Naturalnie nie można przypuszczać, że ta historia została kiedyś spisana, ale nigdy nie została odnaleziona, jednak jest to wyłącznie spekulacja. Trudno także zrozumieć alegorię i przenośnie dotyczące tej historii. To skąd autor zaczerpnął niezrozumiałe drzewo poznania dobra i zła i co miałoby symbolizować spożycie owoców z tego drzewa. Trudno także zrozumieć, dlaczego jeden z bogów miałby zostać zdegradowany akurat do nieoczekiwanej roli węża. Co więcej, pierwszy werset trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju brzmi: a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Fragment silnie sugeruje, że wąż to też jakiegoś rodzaju zwierzę stworzone przez Jahwe. Nigdzie nie ma sugestii, że wąż to jakieś boskie stworzenie. W 14 wersecie Jahwe przeklina węża, twierdząc, że będzie się czołgał na brzuchu. Ten fragment jest często wskazywany w kontekście tego, że najwyraźniej wcześniej wąż Nahasz nie czołgał się na brzuchu, a być może chodził na dwóch nogach. Po raz kolejny jest to jedynie spekulacja. Dodatkowo to by wymagało, aby Enlil zmienił głównego boga w węża, co wydaje się nie tylko trudne do zrozumienia, ale przede wszystkim nie mające pokrycia w mezopotamskich historiach, w których Enki w dalszym ciągu odgrywał kluczową rolę. Jak wiemy, to Enki ostrzegł sumeryjskiego króla z Yusudry o nadchodzącym potopie. Gdyby miała to być jakiegoś rodzaju przenośnia, to ciężko zrozumieć, o co miałoby tutaj chodzić. Jeśli nie chodziłoby z kolei o Enkiego, to trudno zgadnąć, o którym innym mezopotamskim bogu może być tutaj mowa. Naturalnie można się na przykład odwołać do osobliwych figurek z kultury Ubaid, poprzedzających jeszcze czasy Sumerów. Figurek przedstawiających jakiegoś rodzaju gadzie lub jaszczurze postacie z długimi czaszkami. Łatwo można sobie dopisać relację, że historia z Ogrodu Eden opowiada właśnie o tego typu stworzeniach, stąd też pojawiło się skojarzenie z wężem. Nawet jeśli tak by było, nadal wybrakowałoby wyjaśnienia, dlaczego jedna z tych dwunożnych istot nagle zostałaby zamieniona w węża. Przede wszystkim jednak z mezopotamskich tekstów i przedstawień wizualnych nie wynika, aby bogowie Anunnaki wyglądali tak jak te osobliwe figurki. Czy zatem biblijny autor skompilował mezopotamskie historie Enlilu i Enkim w opowieści o Jahwie wężu? Wężu zdegradowanym z roli Boga do jedynie do postaci węża? Jeśli tak było, to jest to spekulacja oparta na bardzo cienkich niciach. Zdaniem uczonych jest to raczej historia, do której autor zaczerpnął różne mezopotamskie motywy i połączył je, tworząc oryginalną historię o Ogrodzie Eden. Tożsamość biblijnego węża z Ogrodu Eden pozostaje zatem osnuta mrokiem tajemnicy. Dla jednych jest to po prostu wymyślona historia. Dla innych był to sam szatan we własnej osobie. Inne interpretacje opierają się o to, że wąż został wykorzystany przez szatana. Kolejne interpretacje łączą węża z Gadraelem, nauczycielem przynoszącym gnozę lub samym Jezusem, z Lilith, a nawet z jednym z bogów Anunnaki. Choć być może nigdy nie dowiemy się, co biblijny autor miał tutaj na myśli, postarajcie się odpowiedzieć na inne pytanie. Kto właściwie chciał lepiej dla Adama i Ewy? Bóg Jahwe, czy też enigmatyczny wąż? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o biblijnym wężu z Ogrodu Eden. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.